Szybko. Ojej, nie trafiłem! Ale dostałem! Jest wcześnie rano, przed nami długa droga. Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie, zapraszam na kolejny odcinek serii Medieval Dynasty. Wreszcie, mam nadzieję, uda nam się zrealizować mój pomysł, który już tutaj próbuję zrealizować od dwóch odcinków, a mianowicie zająć się wreszcie głównymi wątkami fabularnymi. No i dzisiaj ruszamy w drogę do Sambora. Jeżeli dobrze pamiętam i przeczytałem sobie skrót tego, co wcześniej się działo, to od Sambora powinienem się dowiedzieć, gdzie znajduje się Kestrel. Niaka Kestrel. Tylko tak, sprawdzamy sobie tutaj jeszcze miejscówki. Nic tam akurat nie było, bo często po prawej stronie tutaj nad jeziorem jest taki namiot i tam naprawdę bardzo ciekawe rzeczy można znaleźć. I w drodze też będę chciał tutaj jeszcze odwiedzić te miejsca, gdzie mogą być wozy rozbite i tak dalej, żeby jeszcze coś ciekawego znaleźć. Dodatkowo wziąłem dużo rzeczy, takich, które nie ważą zbyt dużo, mam ich dosyć dużo. Ciężko to nawet przez stragany sprzedawać, bo nie są najczęściej jakieś znalezione rzeczy, tak więc nie ma ich, znaczy jest ich dużo w tym sensie, że dużo rzeczy w magazynie, ale one dużo nie ważą i to będę chciał też sprzedać, aby mieć jeszcze jakieś pieniądze. Dodatkowo wziąłem jakieś kilofy i generalnie narzędzia, bo jeżeli będę potrzebował coś zrobić, no to najważniejsze, żebym miał narzędzia dobrej jakości, no to sobie mogę coś tam po drodze wystrugać, bo takie rzeczy mogą się tutaj zdarzyć, zważywszy na fakt, że Sambor czasami ma dosyć ciekawe pomysły i podejrzewam, że będzie mnie tutaj ganiał. Dobrze sobie tutaj drogę rozpracował. Dobra, i chyba teraz w prawo powinniśmy pojechać. Cały czas nie pokazuje źle, że nie wziąłem sobie. O, i zaznaczyłem w dzienniku. Ja wcześniej na mapie sobie to przejrzałem. O właśnie, teraz będzie ułatwienie. Dobrze, 580 metrów zostało. Tak więc, jeżeli... bo Sambor ma to do siebie, że on generalnie będzie rzucał mną, jestem przygotowany na to, że rzucał będzie mną po całej mapie, tak to najczęściej bywa. Ja chyba w złe miejsce skręciłem. Dobra, tutaj tak na skróty polecimy sobie. Skręciłem w złe miejsce, nie? Dobra, i tutaj może dojedziemy do jakiegoś, do jakiejś drogi. Nie ma tutaj drogi? No dobra, to lecimy tak na... O, na wprost, nie? Między drzewami, tylko uważać trzeba, żeby się nie odbić od drzewa, bo już kilka razy mi się zdarzyło taka sytuacja i po prostu... no, odbiłem się po prostu i spadłem z konia, no była już taka sytuacja. O, jest droga, dobra. Uuu, jakiś... Co to jest? Ryś! Ryś jest bardzo... Ale dobra, nie będziemy polować. Nie będziemy polować. Ryś rzadka rzecz tutaj do spotkania. Zobaczymy, dobra. Mknijmy. Mam nadzieję, że ta rozmowa z Samborem nie będzie długa, bo często właśnie ona się sprowadza do tego, że on tam opowiada mi dosyć długie historie i jest trochę taki złośliwy. O, tu się chyba coś zmieniło z tego, co mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Tu jest jakaś skóra. Chyba nie było tego wcześniej. A może było? Dobra. Zamiata. Dobra, w tym miejscu jest. Dobra, witamy panie Samborze. Ale mnie zrobił w konia. Ja wszedłem, on wyszedł. Słuchaj. Nie, słuchaj. Porozmawiajmy. Dobra, i zwyczajowo ja tu zrobię cięcie, no bo on tutaj, tu będziemy sobie trochę rozmawiali. Reputacja 15% punktów. Nie uwierzycie, o co mu chodziło. Mam mu zrobić zakupy, autentycznie. Mam kupić jakieś buraki, cebulę, kapustę i marchew. Niestety takich rzeczy nie byłem na to przygotowany, autentycznie. Dlatego trzeba będzie to ogarnąć w inny sposób. Trzeba będzie to kupić. W sumie mógłbym uderzyć też do Alvina teraz. Ale nie. Nie. Dwa główne wątki na jeden raz to może być troszeczkę jak na moje możliwości za dużo. Dobra. Bo tutaj mieszka Alvin i w sumie chociaż nie, no mógłbym się z nim postrzelać tymi łukami, bo pewnie znowu będzie nudził, że jest lepszy.
Za mało tutaj rzeczy mamy. Mamy tylko 7 cebul. To jest za mało zdecydowanie. Dodatkowo mamy, no są buraki owszem, ale też jest tego mało. A poza tym ja sprzedam rzeczy, które ja mam. To więc jak widzicie, żelaznych noży mam mnóstwo, ale ich nie będę sprzedawał aż tak dużo. Wszystkie chyba kilofy, chociaż nie, może będzie jakaś, może będzie będę potrzebował kilofu. Strzały zostawimy, żelazną siekierę, łuk mam, jeszcze w jukach mam dosyć dużo. Trucizna właśnie, też tej trucizny właśnie nigdy tego nie sprzedaję, a ciężko też ustawić stragan, żeby to sprzedawał. No i suszone mięso to podstawa tutaj mojej diety i proste worki. Dobra, te sobie też posprzedajemy, akurat będąc tutaj. No, marchew możemy kupić i kapustę. Ale mało tego, czy tutaj jest... mi się wydaje, że też tu jest chyba gar kuchnia. Tylko, że w innym miejscu jest. Dobrze myślę? Mi się wydaje, że z tego co dobrze pamiętam, to powinno być gdzieś... O, tutaj. Dobrze pamiętałem, dobra. Czyli sobie dokupimy jeszcze ewentualnie. Cebula, ale też chyba nie będzie ich 20 sztuk. Jaka jazda, nie, no to będę musiał jechać jeszcze do innej miejscowości. Dobra, tutaj nawet też, zobaczcie. Też jest tak to zrobione, że nie dostanę. Ciekawe, czy jakbym wrócił się teraz do karczmy, czy na przykład już tam nabiło i będę mógł z powrotem, tu jeszcze coś. Czy już tam z powrotem będę mógł coś dokupić? Ciężko mi powiedzieć. Dobra, to chyba wszystko. Goodbye. Ale no brakuje mi, buraków im brakuje. Dobra, nie będę kombinował. Ja muszę je uderzyć do takiego sklepu. Tutaj nie, do sklepu rolniczego. Tutaj tego sklepu rolniczego nie ma. Z tego co mi się wydaje. Nie ma tutaj. Tak więc... Jaj, troszeczkę, tak jak wiedziałem, sambor, niby jakiś sprawunek mam zrobić, będę musiał przez pół tej mapy jechać, ale zrobimy sobie tak, że nie będziemy konno jeździć, tylko wykorzystamy mój tak zwany PKS, tylko muszę, tak, w Denicy na pewno jest to, bo ja to dobrze pamiętam, że w Denicy coś takiego powinno być. Właśnie o to mi chodziło od samego początku. Tutaj powinienem przyjechać, tak? No ale, no wyszło jak wyszło. I teraz w drodze powrotnej wrócę do Borowej, zagwizdam, koń podjedzie i chyba tak to zrobimy. Dobra, zgubiłem się znowu, tak więc z powrotem wracamy. Będzie dużo biegania po tej mapie. Chciałem sobie skrócić drogę, wilk mnie koń. Jaka jazda, uciekaj, to gdzie jest to, w tą stronę, tak? Dobra, chciałem sobie skrócić drogę i mówię, a przejadę się przez las, nie będę się trzymał duktu. No i okazało się, że gdzieś natrafiłem na wilka. Dobra, uciekłem mu. Dobra, elegancko, sambor, ty wiesz, że u ciebie sąsiadem jest wilk? No, ale ciebie to nie rusza, bo ty jesteś przekozakiem przecież, co nie? Dobra, no ale taki przekozak, co nie potrafi sobie po zakupy. No, z drugiej strony ma takiego Antona, który mu zrobi te zakupy. No dobrze, proszę bardzo, tutaj... zakupy przyniosłem. Masz swoje głupie żarcie. Ale zdziwiony jestem. Myślałem, byłem przygotowany na naprawdę długą jakąś tutaj rozmowę. A on powiedział mi, jedź do Chornicy, żeby znaleźć tą kestrel. No to tylko tak, Chornica, z tego co kojarzę... A, dobra. Właśnie to jest dosyć daleko, no. Tutaj jest niepokazane... Ojej, chyba... będziemy szukali, ale widzę, że trzy osoby potrzebują. Może jedna z tych trzech osób być właśnie tą kestrel. Tak więc zobaczymy. Dobra, czyli co? Tak, podejrzewałem, znowu wracamy. I do miejscowości Borowa... Hahaha, minąłem wilka. Jaki był zdziwiony. Jest i przewrócony wóz. Dobra. Widzicie, ten plus jest... Plusem tego, że trzymamy się drogi jest to, że od czasu do czasu możemy na przykład sobie mięso znaleźć, to akurat nie wiem czy... No ale dobra, bierzemy, bo akurat jest. O, nóż kamienny i skórę. Dobra, to wszystko będziemy mogli opchnąć, pióra też były, no to też rzeczywiście fajnie. Będę sobie patyk nawet, dlaczego żeby nie, bo już siadłem z konia, a więc elegancko. Dobra, siadamy i lecimy dalej do Borowej. Wyobraźcie sobie,
że można się teleportować razem z koniem. Jaka jazda, tak podjechałem do tego woźnicy i nie chciało mi się schodzić. Wyskoczyła opcja, żeby się teleportować, to się razem z koniem przeteleportowałem. Nie wiedziałem, że coś takiego można zrobić. Dobra, teraz tak, znajdźmy tutaj Kestrel. Dobra, gdzie ona może być? Tylko, że tak, podejrzewam, że ona nie jest oznaczona. Tak może być niestety i że będę musiał wszystkie tutaj te budynki przejrzeć. Dobra, ale szczerze mówiąc najpierw weźmiemy się z pomocą. Przyjdziemy tutaj z pomocą tym ludziom, którzy są. Tylko tak, powiedzmy, że tędy jest główne wejście. Cały czas będziemy w lewą stronę szli. Dobra, zostawię tu konia, a więc najpierw oblecimy sobie zadania. Hello. Jeżeli ktoś tu ma jakieś zadania, towary... A nie, ten nie ma zadań. Dobra, ale widzę, że tutaj można kupować sobie jedzenie, to dobrze. Poczekajcie, gdzie są tutaj? A, widzę. Na podpowiedziach widzę, że ten koleś będzie tutaj potrzebował pomocy. Hello there. Dobra, mogę w czymś pomóc. Możesz, przyniosę ci żelazo. Już wiem, o co chodzi, wiecie co? To jest, nieraz te zadania są bardzo proste, bo on handluje żelazem. Rudą żelaza, tak? Pokaż mi swoje. Powinieneś mieć rudę żelaza, czy ty masz... Czy... Nie, ty masz sztabki. Sztabki, ale rudy nie ma. Nie, jest ruda żelaza również. Proszę bardzo. Nie wiem już, ile tam potrzebne jest. Ale... See you soon. I od razu... Dobra. Elegancko. Reputacja dynastii od razu. Świetnie. Leonard, w czym mogę ci pomóc? Jestem starszym człowiekiem. Okej. Okay. Dobra, siekierę. Mam siekierę, wiesz co? Mogę ci nawet dać. Nowa siekiera. Zaraz zobaczymy, czy nie dostaniesz. Nie. Podejrzewam, że potrzebuję jakąś mało ogarniętą siekierę. Zaraz zobaczymy. Wydaje mi się, że nie mam nawet takiej siekiery, bo mam bardziej zaawansowaną. I to jest związane z tym. Nowa siekiera, ale jak ona ma być? Drewniana. Kamienna, przepraszam. A, czy ja nie mogę zrobić już kamiennej od razu? Do tego bym potrzebował trochę patyków. Za mało zebrałem tych patyków. Wystarczy chyba tych patyków, czy jeszcze nie? Powinno być ich 10? O ja, już mam, wystarczy. Dobra, czyli ci szybko skraftujemy i jest gicio. Bo w sumie te fabularne wątki, one są istotne, tak jak mówiłem, ale tutaj też możemy dostać mnóstwo ciekawych rzeczy i rozwinąć. Patrzcie, reputacja 80 za takie coś, nie? Spoko. Reputacja 80, nowa siekiera. A, dobra, tu jest jakaś pani. Okej. Potrzebuję pomocy silnego mężczyzny. Mężczyzną jestem ja. Dobra, zamienia się w słuch. Wyżywić, tak? Dobra, spoko. Zaraz wracam. I teraz tak, co potrzebujemy tu zrobić? Rozmawiam z Alvinem. Nie, to w ogóle Alvina trzeba usunąć. I teraz sobie ogarnąć, co w tym dzienniku tutaj będzie. W ogóle... Jak to zaznaczę? Może mi podświetli? Może nie było? Dobra, co tutaj muszę przynieść? Reputacja dynastii, dostanę monety, rybie mięso i zwykłe mięso. Dobra, ja mam dwa mięsa. Czekajcie, a jak ja zaznaczę to... Czy mi nie podświetli? Właśnie, historia u niego sta. Nie, nie podświetlam, będę musiał szukać. Dobra. Słuchaj, potrzebuję mięso, bo wiesz, tutaj siedzi taka kobieta i powiedziała, że... Dobra, wystarczy mięsa, tylko nie wiem, czy rybiego mięsa mi wystarczy. 6, a 8 potrzebuję, ale już wcześniej chyba miałem jakieś tam. Dobra, nie wiem. Jest i rybie mięso, tak więc spoko. Dobra. Chyba będzie okej. Okay. Chyba, bo tam było idealnie pasowało. No i widzicie, nieraz. Okej. Bernardetta. Okej. Okay. Dobrze jest to? Fajnie. Dobra, no i wszystko zrobiłem. Teraz, jakby to zrobić? Zrobimy sobie tak, będziemy musieli wszystkie domy przejrzeć. To
koń od tego konia. Cały czas tak, jakbyśmy w labiryncie byli. Idę cały czas w jedną stronę, skręcam w jedną stronę. Cały czas będę w lewo szedł, na przykład, albo w prawo. Dobra, w lewo cały czas i przeglądał wszystkie budynki i do wszystkich osób będę podchodził, żeby to ogarnąć. Dobra, ten budynek. Nic nie będziemy kradli, chociaż pokusa jest silna. Dobra, tutaj byłem u tego Radomira, zresztą można by kilka rzeczy sprzedać na przykład, nie? Co ja tu mam? Kapustę? Dobra, nie będziemy sprzedawali tego. Mięso też. Zostanie, niech to zostanie. Tylko prosty worek. Rudy żelaza mogę ci opchnąć, bo to ciężkie jest. I zakupiłem tego zbyt dużo i tyle. Suszone mięso, to tak jak mówiłem, to jest moja podstawa wyżywienia. Żelazny nóż. Nie będziemy sprzedawali. Ile jeszcze ważę? Chociaż można by trochę sprzedać takich rzeczy. No bo to są potężne pieniądze. Good luck. Czyli tak, tutaj nie ma. Kestrel, nie. To nie, nie. Dobra, na razie. O dobra, tu wejdziemy, bo to wygląda podejrzanie. Tutaj drabina? Gdzieś tam wchodzi się do góry? Nie, dobra, to nie. Czyli tutaj nie. Ciekawe, czy czasami nie trzeba gdzieś wchodzić do góry. Trzeba by się... Dobra, tutaj nie. Tutaj ciekawe, czy w skrzyni nie znalazł... Nie, po prostu jest. Bo mi się wydawało, że jakieś jedzenie można by tutaj znaleźć. Dobra, przeskoczmy. Idziemy sobie tutaj. Jaka tutaj liba... Proszę bardzo, to jest kestrel. Ale tu jakaś libacja odchodziła. Aha, no bo tak, bo ona... No, dobra, historia jej jest ciężka. Tak więc po tym, co ona przeszła, to nie dziwię się. Jakieś wymiociny... Dobra, podchodzimy. Dobra, uwaga. Urodziłam się... Urodziłeś się królem? Pokaż wszystkim koronę kłów? Berło pięści? Wznieś jak księżyc nad morzem głów? Twój tron nosisz ze sobą ciągle na spodzie stóp? Jakiś bełkot, uwaga. Kestrel? Czy to ty? Jestem Racimir, siostrzeniec Jordana. Pozwolisz, że posłużę się przykładem. Jest pewien smok, który nie jest gadem. Podąża śladem serca, a nie za stadem. Coś, jakieś piosenki? Kestrel, jesteś tam? Słyszysz mnie? Ziemia kręci się, czas zmienia fort... Jakiś bełkot tutaj jest. To jest bez sensu. No właśnie. Jesteś nachlana jak świnia. Wiem, przyniosę ci specjalny eliksir, który pomoże ci oczyścić umysł. Dobra. Okej. Okay. Reputacja, iść do czego? Mikstura trzeźwości. Poczekajcie. Miksturę trzeźwości, czy tutaj można kupić gdzieś? Nie, poczekajcie. Ja powinienem mieć takie rzeczy w siodle, bo... W wiukach, bo takich mikstur to wziąłem te wszystkie mikstury, które tam miałem. Właśnie jakieś takie małe rzeczy, suszone mięso, trucizny, wino gruszkowe, zatrudniony mieciany, żela... O! Mikstura udźwig... Jest! Jest, jest, jest. Musiałbym znowu gdzieś dymać przez pół mapy. Dobra, jedną chyba miksturę. Chociaż nie, może ona jest w takim stanie, że dwie będą potrzebne. Mikstura trzeźwości, dwie sztuki. No i mkniemy w takim układzie. Elegancko. Ale tutaj mi przypasiło. Znaczy generalnie musiałbym z powrotem do swojego domu wracać, bo tam... Chociaż nie, no tam teraz już nie ma tych miksów, bo zabrałem. Dobra, teraz tak. Otrzeźwi. Wróciłem, wszystko będzie dobrze, tylko musisz to wypić. Bardzo długa historia. Tutaj już naprawdę noc nas zastała. No, tak jak podejrzewałem, będzie to długa tutaj historia i tak było. Generalnie sprowadzało się w tak skrócie do tego, jak rozpadła się banda Jordana i że tu była pewna taka sytuacja między też Kestrel i Unigostem i Jordanem. Kestrel nie jest przekonana, że Jordan zmarł śmiercią naturalną, tak więc to będziemy musieli teraz rozwikłać. Dosyć długa historia, podczas której padła chyba miejscowość Navis, chyba tak się to nazywa. I z tego co kojarzę, Navis to chyba miejscowość też... A przynajmniej kojarzę to z Wiedźminem. Zresztą tak w tej grze mam jak gdyby takie wrażenie, że niektóre elementy są takie wiedźminowskie.
ale te historie tutaj opowiadane są, nie są tak ciekawe jak w Wiedźminie. Może dlatego, że nie ma cutscenek, to by było bardziej dynamiczne i tak dalej, ale oczywiście tutaj już wchodzi w budżet w to. Dobra, tak więc sprawdźmy, gdzie to może być. I chyba od razu uderzymy w nocy, odnaleźć ten obóz, nie będziemy marnować czasu, tylko tak, sprawdźmy, czy trzeba by się czegoś napić i skonsumować. No już w karczmie nic nie ma, a tutaj gdzieś powinno być jeszcze studnia, tak? Zaraz tam konno uderzymy, nie wiem, czy tu jest studnia? Powinna być. Ciekawe, czy mogę się napić? A, nie mogę się napić. No ale całe szczęście, w ekwipunku mam... a w ogóle tę miecznicę sobie zjemy. Dobra, i też, żeby było mniej rzeczy tutaj. I teraz tak, bukłak z wodą. Raz, dwa, trzeba będzie go... O jacie, nie mam. Może zakupić ewentualnie, tylko że nie zakupię. Dobra, jestem gotowy i w sumie... O, się wysuszyłem. W sumie to lecimy, nie ma co czekać, tak? To jest 207 metrów. Tylko, że boję się, że mogą być tu jakieś dzikie zwierzęta. Dobra, mam. Bo tutaj są góry i tutaj wiem, że mają lokalizację na przykład znaczy nie wiem czy wilki, ale niedźwiedzie. Chyba tutaj może być taka sytuacja, że natrafię na niedźwiedzia. Dobra, tylko tak, na mapie to wygląda, że to nie jest daleko. Tylko, że tutaj są góry i będzie ciężko dojechać. Dobra, sobie lukniemy w ogóle na mapie, jak to dojechać. Dobra, czyli cały czas w prosto i pierwsza w lewo. Chyba niedźwiedzia słyszałem, ale szybko przebiegłem obok niego, więc spoko. Dobra, chyba dobiegłem do tego terenu, tak? Fajnie to wygląda. Oczywiście tutaj klimat jest w niektórych lokacjach, jest naprawdę fajny. Dobra, luknijmy sobie na mapkę. A już przebiegłem to. Czyli ja już chyba wiem, o co chodzi. Ja już byłem na tej lokalizacji. Czyli co, trzeba wrócić się tam, gdzie jest niedźwiedź, tak? Po nocy, kurczę, to będzie troszeczkę mało ciekawe. No dobra, polecimy sobie tutaj. A może właśnie trzeba będzie tego niedźwiedzia załatwić? Teraz zobaczmy. Dobra. Tak, nie wiem, czy zsiadać z konia, czy ewentualnie, bo żebym później zdążył uciec, tak? Ja tutaj słyszałem jakąś bestię, podejrzewam. To brzmiało trochę jak niedźwiedź. Tak, tylko że tak, szukanie jakiegoś... O, jest obóz chyba, widzę. Jest jakiś namiot, coś tego jest, tak? To chyba jest w tym miejscu. Ale nie, to znowu wychodzę poza teren. To jest jakiś obóz tutaj? No jest. Właściwie. Dobra. Skorzystam z tego, że ktoś rozbił tutaj obóz i się prześpimy. Jednak za dnia będziemy szukali tutaj rzeczy. Można tutaj usiąść przy tym? Rozpalić ognisko? O, siekiery jest. Dobra. Za swoje własne ognisko zrobię. Trochę to dziwnie wygląda, że obok ognisko musiałem rozpalić sobie ognisko. No ale dobra, taki sposób tutaj przespaliśmy się, no i zregenerowaliśmy trochę siły. Ciekawe, czy tutaj będę mógł napić się. Dobra, mogę się napić, tak więc elegancko. To też jest dobra, fajna rzecz. Ciekawe, czy tutaj bukłak mógłbym uzupełnić, chyba niekoniecznie. Ale tutaj są czadowskie niektóre do tej lokalizacji, co nie? Dobra, wracamy sobie szybko, bo tutaj trzeba ten obóz spenetrować, bo znalazłem na przykład coś takiego, drewno opałowe to nie, ale tak, bukłak następny, tutaj mnóstwo ciekawych rzeczy może być, kamień to niekoniecznie jest taki bardzo ciekawy, albo, o, z takiej perspektywy może lepiej będzie? Nie, patyków nie będziemy zbierali też, tylko sobie jeszcze popatrzymy, tak, o właśnie, to może być ciekawe, no jest tylko mięso, i kilka monet, no ale to weźmiemy również. Tutaj już chyba więcej nie będzie, bo to już jest spenetrowane. Jest jakiś patyk. Dziurawiec zwyczajny, nie, to nie interesuje mnie. Dobra, skóra, dobra, weźmiemy sobie. Co to jest w worku? Futro, pochodnie, wino jagodowe. No, wino jagodowe może być drogie. Dobra, spoko. O, proszę bardzo, żelazne strzały.
Ja akurat produkuję takie, chociaż nie wiem, czy ja produkuję takie, ale mam takie strzały. Tak więc idealnie pasuje mi to. I tu chyba już nic więcej ciekawego nie znajdziemy, tak? Chyba to, co miałem znaleźć ciekawego, tutaj chyba już się nie znajdzie. Chyba wszystko, co miałem znaleźć, to znalazłem. No dobra. Można by nad tym ogniskiem. Ciekawe, czy. O, jeszcze tutaj mam pochodnię jedną, dobra. I nad tym ogniskiem sobie jeszcze upieczemy mięso, które tam miałem. Tak. O, właśnie. Możemy sobie mięsko upiec i zjeść ewentualnie. Dobra. Jeszcze jedno sobie weźmiemy. Dobra. I teraz tak. Zjedzmy i możemy ruszać poszukiwaniu. Poszukując medyka, gdzie jest to mięso, które upiekłem sobie? Pieczone mięsko. Razy dwa. Raz, dwa. Dobra. Strumień jest blisko, tak więc będziemy mogli się nawet napić. I teraz tak, w dobrym kierunku idę? Dobra, w dobrym kierunku idę. Czyli tutaj powinienem. Zresztą zaraz sobie to zaznaczę. Nie wiem, czy to jest zaznaczone. Czy ja to zaznaczyłem? Historia u niego sta. Dobra, spoko. Tak więc rozmawiaj. Jak on się nazywa? Dobra, tak się nazywa. Diller chyba, tak? Dobra. Gdzie on tu może być? Gdzieś w krzakach się chowa? Może jakaś jaskinia jest, może. To nie był niedźwiedź, to żubr jest. On idzie w moją stronę? No dobra, trzeba będzie. Widzę, że łoś tam bryka. Trzeba będzie upolować tego żubra, bo w przeciwnym przypadku to będzie to ciężkie, tylko tak. Ja ci kręcę, on idzie na mnie! Dobra, wskakuję na górę. Żubr nie wejdzie na górę. O, w mordę! Jak się pomyliłem! Byłem przekonany, bo w taki sposób go ostatnim razem upolowałem. Dobra, jak kozica tutaj skacze. Byłem ostatnim razem, myślałem, że właśnie wykorzystując przeszkody naturalne, tak? O kurczę! Jaka jazda! O nie! Ale dostałem w tyłek! Spierdzielaj, Anton! O nie! O nie! Dobrze tutaj? Bo może... Nie, muszę chyba go... Dobra. Musimy się wyekwipować odpowiednio. Mam łuk. Z daleka będziemy go tak razić. Mam dwa refleksyjne. Dobra, jeden weźmiemy. Oh my. Dobra, pięć. Tak? A strzały są, dobra. Żelazne strzały są. Możemy dorzucić ewentualnie. Dobra. I teraz tak. Jest łuk? Dobra, mamy łuk. Kurczę, no będziemy na przeczekanie. Ojej, dwa chyba są. Nie. Jaka jazda. O, jak się. Dwa są. Stado zaraz będzie. Dobra. Nie wiem, czy to jest dobra metoda. Mam dosyć dużo tych strzał, to mogę ich tak powoli rozmiękczać. Widzę. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Żelazna strzała, dobra. Będę chyba tak. Bo z jednym to bym sobie dał radę. Wyskoczyć na przykład z siekierą i go tam ciuknąć, ale z dwoma. No, to jest wyzwanie. To jest wyzwanie. I teraz tak. Widzę, że jeszcze trzeci jest chyba tam w oddali. Znaczy, nie wiem, czy to jest trzeci. Szybko. Ojej, nie trafiłem! Ale dostałem! Ile mi się uda, to w ciebie właduję tych strzał. Nieważne gdzie strzelam, tylko żeby strzelić. Dobra. Ale zjechał do boksu. Ale emocje jak na grzybobraniu, powiem wam. Jaka jazda. Dobra, tych strzał tutaj trochę jest. O! Słyszę, że coś biegnie w moim.
Wpadłem na niego, na drugiego. Jaka jazda. Ej, ej. Dobra. Tu jesteś. Nieważne ile, ważne żeby szyć w niego. Dostał. Jaka jazda. Dobra. Ale nie wiem czy mam wystarczającą ilość tych strzał. Dobra, tutaj są. Raz. Dobra. Jaki rozsierdzony jest. Chyba to była ostatnia strzała. O, jaka jazda. O w mordę. To w nocy tutaj nie był wilk. Nie był niedźwiedź. To jednak żubr był. No to nieźle, nie. A nie nawet nie jeden, tylko dwa. No dobra. Przeładowany jestem? Ja, no tak, no tyle tego mięsa. Dobrze, to może przywołać trzeba będzie konia, żeby mu wrzucić na grzbiet i zebrać te strzały. Dobrze, że poszedłem spenetrować najpierw ten obóz, bo tam były jeszcze te sprze... Gdzie jest mój koń? No dobra, jest. Dobra, sorry, wrzucę ci te mięso na grzbiet trochę, bo tego tutaj dosyć dużo mam. Chociaż nie, no powrzucamy inne rzeczy. Ten łuk też ci wrzucę. Tam dużo ci nie mogę wrzucić, bo też jesteś obciążony troszeczkę. Ej, nie wiem co z tym zrobić. Może skórę wyrzucimy. Chyba tak będzie. Trzeba będzie wyrzucić skórę. Żelazne strzały. Nawet nie będę ich ten. Nie będę ich skórował, bo to. No dobrze, oskurujemy, no. Niech ci będzie, ale tak. Chyba to wyrzucę mięso. Albo skórę wyrzucić trzeba. Jak stoję w miejscu, jakim obciężały jestem teraz. No dobra, trzeba będzie wyrzucić niektóre rzeczy, bo... Kamienie jakieś. Nie no, kamienie to akurat tutaj nie będzie ważyło. To jest X-em się wyrzuca chyba, tak? Dobra. I teraz ewentualnie co można by... Nie no, tą skórę wyrzucę. Albo mięso. No coś trzeba wyrzucić. Suszone mięso nie. Mięso, ile to waży? 160 kg. Jaka jazda. Ewentualnie się tutaj wrócę po to, bo to 30 kg, ale nadal jestem obciążony. To jeszcze trzeba będzie skórę wyrzucić. Dobra, to mam jakąś kapustę, coś tego jest, takie rzeczy. A nie, to można zjeść też. Dobra. Co tu jeszcze można by wyrzucić? Skórę. Futro. Futro jedno. Ale to X-em wyrzucamy. I... Dalej obciążały jestem, ale tak nie mocno. Dobra. Ale tutaj mięsa leży dużo. Elegancko. Nie wiem, czy tak elegancko. Koniec. Niekomfortowej sytuacji się teraz znalazł. Pozycji w sumie. Dobra, poczekajcie. Jeszcze poszukamy sobie z tych strzał. Niech koń stoi tutaj. Niech pilnuje tego mięska. Może do tego wrócimy jeszcze mięso. Dobra, tutaj mam strzałę. Jest strzała. Dobra. Z dwoma żubrami, no to niezłe. Czasami tutaj gdzieś jeszcze nie stoi jakiś żubr. Mi się wydawało, że gdzieś tutaj stał jeszcze. No dobra, ale jest chyba tam. To czerwono podświetlone. To stado żubrów zaatakowało. Znaczy dwa żubry, no to już jest stado, nie? Można by powiedzieć. Dobra. Nie wiem, czy ja tam muszę iść. No jestem w środku jak gdyby, tylko że trzeba będzie poszukać... Nie wiem, czego mam szukać. Może jakieś jaskini? Czy coś takiego? No, ciężko mi powiedzieć nawet, gdzie ja mam ciebie, chłopie, znaleźć? A może to jest taka, wiecie... Zmyłka, że mnie tutaj sprowadzono na to, żeby mnie rozwalić, nie? Nie wiem, dobra. Spróbuję iść po okręgu. Spróbuję, czyli cały... Teraz muszę w prawo. Aha, czyli gdzieś tutaj bardziej to. Dobrze mówię? Dobra, czyli tutaj gdzieś. I wszystko z tej strony może być. O, 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 uwaga, jest! Jest tutaj coś. No jest, no jest, no jest koleś jakiś tutaj. Dobra, dobra, spoko. Ciekawe, czy może z nim handlować. No dobra, Dieter, tak? Trzeba z nim będzie porozmawiać. Długa rozmowa będzie chyba z nim, ale fajny ma już łuk. Długi łuk. Dobra, porozmawiajmy. Witaj, szukam medyka.
czy to ty w sumie może byś mnie uleczył, bo też jestem trochę poobijany. Czyli co, mam zdobyć konia i odpowiednie zapasy, to powiem ci, co wiem. No, historia jest coraz bardziej podejrzana, bo rzeczywiście ten medyk najpierw udawał głuchego i trochę takiego otumanionego, no ale później stwierdził, że nie chce mi za bardzo powiedzieć, w jaki sposób, albo jak, co było przyczyną śmierci mojego wuja, z racji tego, że się po prostu boi i dlatego też mieszka gdzieś w głuszy, gdzieś w lesie, bo się po prostu boi, dlatego... No ale dobra, generalnie chodzi mu o to, że potrzebny jest mu koń i odpowiednie zapasy. Dobra, w porządku, będę też potrzebował kogoś, kto ochroni mnie po drodze. No właśnie, bo on zdecydował się, jak gdyby powiedzieć, jakie były przyczyny śmierci Jordana, pod warunkiem, że jak gdyby zaoferuje mu bezpieczeństwo. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, w porządku. Zapomnij i żonę też chcę. No, za dużo, warto było spróbować. No dobra, tekst jest dobry. Reputacja dynastii 32 plus. I teraz tak. Chyba na dzisiejszy odcinek to już było, powiem wam, że naprawdę dużo, ale jeszcze sprawdzimy sobie w ogóle dokładnie, co on chce. Ale na dzisiejszy dzień, szczerze mówiąc, mam już bardzo dużo. Dużo mam po prostu tutaj emocji. Będę musiał porozmawiać też z Kestrel, tak więc będę musiał tam wracać. No więc w dzisiejszym odcinku to chyba na tyle. Z racji tego, że no dużo się działo, ja muszę tutaj się ogarnąć, bo żeby kontynuować dalej tutaj ten główny wątek, to muszę się pozbierać, bo tutaj ta walka z tym stadem żubrów to mnie po prostu autentycznie rozwaliła system, muszę teraz dojść do siebie. Tak więc w tym odcinku to wszystko, w następnym odcinku będziemy kontynuowali akcję i mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał, jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam na kolejny odcinek z tej serii. Pozdrawiam, Anton.